przychodził. Ruszy z nami w podróż i odkryj prawdziwie francuski szyk, czar i smak. Bo już teraz tam, ale tam chyba się nie obnażają w tym glanie, co? Wyborne wędliny i wiele, wiele innych. Tak? Oryginalne francuskie sery już od 4,99. Tak, od 4,99. To słuchaj, ja ci coś powiem. Taka Marta Boros raz miała Marta Boros promocję książki w Lamie. Tam mi się tam śpiewało kilka pieśni i mam w internecie. Ona mieszka w Londynie. Ona promowała książkę, tak? Promowała książkę, to jest malarka undergroundowa. I ona maluje cipki, maluje kutasy. I ona i w Glamie miała, Stasiu, wiesz? I ja tam śpiewałam jako kobieta, jako seksbomba. No, z przodu, cipka z tyłu trąba. No. Ale właśnie, z przodu cipka, z tyłu trąba, tak? A no bo wiem, bo z tyłu, wiesz, z przodu cipka to są kobiety, a z tyłu trąba, czyli dupsko. A jak się piarnie, to jak puzon. Jak puzon, patrz jakie ty masz doświadczenie, no. No bo ja, bo ja w telewizji oglądam, no. Czytam w gazetach, no to nie wiesz jak to jest. No. Tak się doświadczam. Mamy laptop. Bo Michał mi o tym nie mówi, tylko ja muszę samo popatrzeć. No oczywiście. Teraz była gruba Ewka z lotniska i chciała do Michała kiedyś przyjść, on ją zna. Taka gruba Ewka, co mieszkała na lotnisku z Dawidkiem, synem. I teraz wujek im tam na Bemowie i ona z Bemowa przyjeżdża. Ma mieszkanie, jedzenia nam przyniosła, bo my tu, wiesz, wątróbkę musiałyśmy zjeść. Taką gorącą przywiozła, popatrzyła się na ten kościół katolicki w internecie, no i pojechała już, akurat wychodziła teraz. Ja patrzę, coś dzwoni. No. A gdzie jesteś u Michała teraz? U Michała jestem, tak. No to widzisz, chociaż masz jakąś przystań, bo tam jest na luzie u tego Michała, prawdopodobnie. Słucham? Tam jest na luzie u niego, nie? Tak, na luzie jest, na luzie, tak. A słuchaj, a ten Tobiasz tam jest, czy nie jest? Tobiasza już nie ma, bo z Michałem się pogniewał, a nie wiadomo co. Ale teraz Tobiasz nie chce, wiesz, jak to się napagony. Ale poczekaj, on ciebie chce, ale ten Tobiasz chyba nie ma gdzie mieszkać. No prawdopodobnie mi mówi, że ma mieszkanie na ulicy Ordona na Woli, ale czy to prawda, to ja nie wiem. Oj, chyba gdzieś indziej miał mieszkanie, to z tego wynika, że to nie jest prawda, bo... A nie jest prawda? Słuchaj, ja ci coś powiem. Kurczaczek, to wszystko przez Kurczaczka, ale dobra robota. I on miał tego Tobiasza tutaj na Saską przywieźć. I powiedział tak, że ten Tobiasz tu będzie siedział, a my pojedziemy gdzieś. Ja mówię, no jak to może siedzieć obcy facet, ja jego nie znam tutaj w moim domu, jeszcze mnie rozkradnie, a my pojedziemy. Bo ten Tobiasz jakby chciał poczekać tu 5 godzin na tego Kurczaczka, aż on potem przyjdzie. To z tego wynikało, że on albo w domu nie może, albo tego domu nie ma. Raczej albo nie ma. No tak, dlatego chciał tutaj siedzieć. Ja mówię, to podczas mojej nieobecności 4 godziny będzie tu siedział i czekał. Takie dziwne. Mówię, że Tobiasz nie ma mieszkania i dlatego tak po ludziach chodzi. A no to więc dlatego się przymila, a poza tym nie lubił tego Kurczaczka w sensie takim, bo chciał go wygryźć, bo jeżeli ten mu dobrze zrobił, to dlaczego ten chciał go wygryźć, prawda? A no właśnie. No nie wiem, dlaczego chciał wygryźć, no nie wiem. Ale no to widzisz, jaki to jest podły charakter. Trzeba było się pogodzić, no. Bo Kurczaczek zrobił się agresywny i po prostu jakiś diabeł w niego wstąpił przez tego Tobiasza i on tego Tobiasza tak nienawidził, że chciał go na odległość zaczarować w śmierć. O rety, ojej. Ale naprawdę ciągle ten Tobiasz, jak go zniszczyć? No ten Dawid chciał Tobiasza zniszczyć nawet na śmierć. No nawet jak na śmierć. Na ulicy widział. No jak to, na ulicy zobaczył. To nie jest ten Kurczaczek winny, tylko że on nienawidził tego Tobiasza, że ten Tobiasz dobrze mu zrobili, a on się mścił. I mówił, że Kurczaczek głupi, że to głupi to jest ten, który tak mówi, bo jeżeli on miał więcej psychologii, to by umiał rozmawiać. Co? Tylko problem polega na tym, że o ile my
Byliśmy w NATO. Ale słuchaj, ale... NATO nie było tutaj. Oczywiście były tutaj polskie wojska, ale obecność NATO, czyli armii sojuszniczych... Michał, to już tutaj z piwem jeździ do nas. Była szczątkowa w porównaniu z tym, no widzisz, wiecie, taka wiesz, jak to się mówi, grosz z kapustą, wiesz, między tymi związkami to grosz z kapustą. Słuchaj, ja ci coś powiem, ja ogólnie nie lubię kołchozu, jak jest dużo osób i każdy pieprzy głupoty. Ja lubię sucho. I ja też powiem, żeby była spokój, zgoda i tylko jeden partner taki, no na dobre i złe. Nawet jak deszcz pada, jest partner, mróz trzeszczy, jest partner. A nie taki kołkot, albo ten, albo ten, albo ten. A później nic z tego nie wychodzi, no. No, to kurczaczek, dlatego chciał pierścionek, obrączkę się zaręczyć i żeby to nie było zmiana, tylko jeden i jeden, no. No. Jeden, a wiarygodny. A wiarygodny. I wtedy człowiek jest pewny, że nie, jak to się mówi, nie zarazi się niczym, nie chorób nie ma żadnych, ani wenerycznych, ani żadnych, nie zna się na rzeczy, ten się zna na rzeczy, jest wspólny język, zaufanie i wtedy życie się toczy jak najlepiej. A później chcą się, jak to się mówi, się związać na dobre i złe, jadą za granicę, biorą ślub męsko-męski i to załatwiona i żyją jak Pana Boga za piecem, jak w małżeństwie. Zalas podkreśla, że no. Trzeba szybko ustalić przyczynę zgonów migrantów no, piękne, i opanować piękne. Sytuację. No. Na razie lekarze nie wiedzą, co wydarzyło się, że mężczyzn no. I czekają dodatkowych badań. To co tam robicie w tym domu, co tam się dzieje? Ale telewizja spam, jest i działa i jest apelacja. To on ma telewizję, Michał? Tak, ma telewizję, to my trwam. Aha, trwam. No i dobrze, coś się dzieje. Ja lubię Radio Maryja, słucham. Nagrywam tu Radio Conchita i komentuje i stąd, i stamtąd, i co ciekawe, to tutaj komentuje i do przodu, no. No i wiecie, mamy tak, Coca-Colę do picia, makowiec mamy do jedzenia, ja tam z kawek tam kupiłem tych wędliny, no, proszę. Tak, sobie dajmy radę. No, to bardzo dobrze, no. Bo Michał to by z głodu chyba umarł. Słuchaj, ja nie dopuszczę do tego, żeby Michał z głodu umarł, bo ja go bardzo kocham jako swojego brata i przyjaciela. Ale ja zaczuję, żeby umarł z głodu, no ale no, jakby miał umrzeć, to lepiej, żeby nie umarł, na to wiadomo. Ale słuchaj, jak powiem Michał głodny, jestem głodny, jestem chodź, zjemy coś. No. Nawet jest coś, jak ja bym miał swoje jedzenie, no. Powiedziałbym, Michał głodny jesteś, ja bym swoje jedzenie jemu dał. No. I bym powiedział, słuchaj Michał, ja jestem niegłodny, tam pracę coś tam zjem. A że sobie coś jemu dam, niech sobie zje. Bo on jest moim bliźnim, przyjacielem. No i wiesz, jak to się mówi, dobry uczynek chcę robić, robić z niego. A to mi panu powie. Słuchaj, Stanisław, a ty chcesz nowy telefon kupić ode mnie za pół darmo? Nie. Pyta się Michał, czy Parada Równości była w tym zeszłym roku. Nie było, bo PiS nie zakazał. Była. Z kurczaczkiem jechałyśmy, no jak to nie? Była? Była. A którego? A ja nie pamiętam, w maju czy kiedy? A, chyba w maju było. Była, bo myśmy jechały wozem. I to była bardzo ładna, mi zabrakło pamięci w telefonie. Jechałyśmy trasą WZ przez Wisłę, aż na Pragę. Bardzo ładne to było. To znaczy było tak, jak to się mówi, zakamuflowane. No to zgadza się, bo Michał słucha w radiu. Ja o tym nie wiedziałem, że taka parada jest, bo wiesz, parady to przychodnie idą od Placu Bankowego przez Śródmieście na Pola Mokotowskie. To jest, jak to się widoczne, jak na dłoni. Ale jak oni idą, wiesz, bokami, no to jak to się parady nie ma, a jak idą przez Pragę i przez most, no to tak z kruzami, no to z daleka nie widać. No. To się mówi, że nie ma parady. No i ale jak była to... Fajnie było, myśmy z kurczaczkiem jechały wozem, to kręciło trasa WZ i w ten most i na Pragę, na Jagielloński uciekłyśmy stamtąd. Bo pojechałyśmy na wernisach, ciastek się najadłyśmy i było bardzo fajnie.
To było takie zwieńczenie przepięknej historii, tak, pisanej. No. A w tym roku ma być 3 czerwca, bo widzę, że się patrzyłem. Tak, chociaż zgodzę się, no 3 czerwca. Aha, Majter jest właśnie, tak, 3 czerwca, no dobrze wiedzieć. No, trudno przyjąć. No, 3 czerwca, tak, po maju. Tam się zgłaszasz i do platformy się wchodzi i potem się jedzie, muzyka głośno, graje w dyskoteka, bardzo fajnie. No. Ten kurczaczek był przestraszony, bo to ta muzyka za głośno była i on nie wiedział, że go chcą aresztować, że tyle tej policji, on się bał. I taka robota. No tak. On ma pierwszą grupę inwalidzką, on jest przestraszony i nie wolno go straszyć. Ale od czego ma zabić pierwszą grupę? On normalnie ma pierwszą grupę, tylko musi ją uaktualniać. Ale od czego? A od czego? No i przewrażliwienie, jakieś takie... On jak śpi, to jego czasem rzuca nim. On się miota, muszę go łapać. Ja mówię, śpi dziecko, śpi. Lulu, lulu. I on wie, rzuca, bo może ma sny, jaki diabeł mu się śni. Czerwona Zośka Maciocha mu się śni. Może. I po prostu, wiesz, on nim rzuca. On może mi taką padaczkę ma, wiesz? A może mieć, słuchaj, może mieć, ale niech on to leczy, bo naprawdę może życie skończyć krzesło. No słuchaj, u mnie też takie krzesło to było, żeby to gdzieś w ostre nie wpaść. Ja to wszystko mam pochowane, pozakrywane. Ale wiesz, no trzeba pilnować, bo on czasem się rzuca w nocy. No, no, także tego, on do wiosny to on wydobrzeje, to przyjedzie. Ale słuchaj, Dawid musi się pod tym względem leczyć, bo jak ja się z nim spotkam, on nie daj Boże, no padnie, zacznie się rzucać, no to co ja zrobię, no co ja kochany zrobię, no co ja zrobię, no. Nie, słuchaj, jak jest w domu, ale to on jest dobry klient. A jak na ulicy jest? Nie, to on sobie daje radę, bo on mi opowiadał, że kiedyś siedział i spadł ze stołka z tym telefonem całym. No tak mi opowiadał, ja mówię, nie opowiadaj mi takich rzeczy, że na głowę spadł czy na coś. Ja mówię, daj spokój, ja nie lubię takich rzeczy słuchać, bo to jak on opowiada, no to jak to wyobrazić, no. Słuchaj, Jesiu, i nic dziwnego, ani szkoła, ani praca, bo nikt go do roboty nie przyjmie. Takim sytuacją zdrowotną. No. Dlatego on musi tą rękę... Jedynie ręce mogą mu dać. Ja mu kazałem, tak. Musi być podstawową opieką osoby towarzyszącej, bo tam to naprawdę życie straci. Tu przyszła taka gruba Ewka z lotniska i durna, ja mówię, słuchaj, on to może i ten sąd opieprzyć, a ona mówi, och, to nie można tak, bo teraz za byle co, to mogą go wsadzić do więzienia i potem wypuścić, ale że mogą go wsadzić, ja mówię, ty już nie strasz, on się w ogóle tam nawet nie nadaje, coś ty. To ludzie mają takie niepokolenie w głowie, że zaraz, wiesz, on ma pierwszą grupę inwalidzką, jego nigdzie, no, dlatego on będzie bardzo wdzięczny, jak coś my tam jemu zapłacili, ja tam, wiesz, zapłaciłam ponad 600 zł, słuchaj, i plejat, że Michał może dzwonić. I T-Mobile'a zapłaciłam 222 bez 100, a teraz mu przyszło 445 plus te 100, co w tamtym miesiącu było niezapłacone. No, on byłby ci bardzo wdzięczny. No tak. No. On jest bardzo grzeczny, kogucik, jest bardzo grzeczny i tak dalej. No. To dopiero wiesz, we lutym czy tam pod marcem, no gdzieś. To jest fantastyczne. No. Ale z nim to naprawdę trzeba pilnować. No trzeba, ja ci mówię, trzeba go pilnować, bo on ma pierwszą grupę inwalidzką i on jest bardzo miły, bardzo grzeczny, trzeba go przytulić, trzeba go pocałować, rozpieścić i nie kłócić się z nim, bo jak ty się będziesz z nim kłócił, no to on powie, że to ty jesteś taki, że to ty jesteś taki i to taka robota. Nie wolno, no. Nawet o albo może tak być, że może już Bydgoszczy dostać. Jakby robił mu maskarentę, to może go zatrzymać, wiesz. Bydgoszczy nigdzie go nie puści. Bo jak on taką chorobę ma padaczki, to wiesz, to jest niebezpieczne bez zdrowia. Nie, to nie jest taka. On tylko we śnie. Ja też czasem we śnie mam, ale on ma częściej. Takie we śnie, bo ci się coś przyśni. Bo ty jak śpisz, nie zauważysz tego. A ja zauważyłem.
zauważył, że o, on coś tego, ja mówię, śpi dziecko, śpi, lulu, lulu. No także, on, ty myślałeś, że on matce nie ucieknie? Coś ty, on już by chciał, ale teraz wyjątkowo nie może. Ja mówię, siedź tam, będziesz miał rentę, bo jutro czy kiedy już będzie ten sąd w sprawie renty. Aha, poczekaj, to nie sąd, tylko komisja, no. No tak, komisja lekarska. Tak, komisja ZUS-u, a ZUS wymaga, ZUS wymaga. I za byle co mu nie dadzą, a przecież o, jemu się należy. To on będzie miał, to będzie miał te 1000 złotych, czy ile, nie wiem. To ponad 1000 może mieć. Może mieć ponad 1000, no. Bo tamten Michał się chwali, że ma ponad 1000, a to gówno prawda, on nic tam nie ma. No. Nie, może mieć, może mieć. Może mieć. To też ma ręce, to też może mieć. No niech tam Michał teraz za tego, wiesz, Leja płaci, a ja będę płacić za T-Mobile'a. Tylko, że tatu, wiesz, 445 płaci. Czego tam? No, Michał mówi, że dochody ma, ale taki wiesz, to mi takie robi z obligacji. Od, to chyba odchody! Od... No. To taki śmieszny! O Jezu, na firmie kaczki niosą, o Jezu! U Cindusów jajka sprzedają, kaczki, śmie... O Jezu, mam się śmieje! No tak! To kiedy przyjdziecie? Kiedy się spotkamy? Przepiękna historia, ale nawet sami zawodnicy się chyba tego no. Nie wiedzą. Kiedy przyjdziemy? No nie wiem kiedy, no. Ja muszę Michałowi powiedzieć, że kiedy się chciał, no. Zwrócił się zresztą do Rafała, bo sam mam Michał. No bo ty to i tak nie trafisz, dziecko. Ja ci tam napisane masz w SMS-ie, Saska 42, mieszkanie 14. No to ja ulicę Saską dobrze znam, tam jest punkt świadawca niedaleko. To słuchaj, do mnie masz telefon i dzwoń, tylko żebym ja była w domu, no. No tak, tak. Dobra. To jutro może dzwonić, spokojnie. Dobrze. No, mówi że Michał, że on tak lubi, na przytulanie go lubi. Ale tam jeszcze trzecia osoba u was jest, to nie tylko Michał. No i jestem, telewizja jest, trwam. Aha, trwam, aha, no. To nie ma tego głupca, nie ma to. Ale może jak inny jest. Też nie ma. Ale zobacz. Ten Tobiasz to dzięki Zelewskiemu to był na bankietach, był na premierze w kinotece, był tu i był tam. I czego oni się pokłócili, o co tam poszło? Ja wiem o co poszło, no wiesz, o głupoty poszło. A głupoty, no właśnie. Może o to poszło, że Michał mu pieniędzy nie dał na rozrywki, może dlatego o to poszło. No ale jak ten Michał sam rozpuścił, to na co miał dać, jak on nie miał już. Bo ja wiem, że Michał rozpuszcza. A, Michał rozpuszcza, tak? No. A i nie było na ten, nie było, wiesz, komu sponsorować. Ani bo komuś sponsorować. Nie miał żony, nie było go nauczyć porządku tego Michała komu. I tak on wiesz, tu wyda na hamburgery, siedzi w McDonaldzie, a to jest drogie. 5 minut i nie ma nic potem i co? A tu trzeba płacić normalnie. No tak. Bo jeszcze ten mały kurczaczek, to on nie ma dochodów. Ale ten ma dochody, powinien regulować jakoś. I tak gospodarzyć się gospodarnie, żeby mu starczyło, a to na to, a to na tamto. To się nie stało. No tak, tak. Faktycznie ten mecz ze Stominem no. Dzisiaj nie wyszedł. No to co, jutro Stasiu będzie dzwonił? Będę dzwonił, tak. No, to dzwoń, to przyjdź, ja ci dam ten rachunek, żeby ten kurczaczek mnie nie molestował tymi telefonami, bo on po prostu się co sekunda pyta. A kochasz jeszcze kurczaczka, kochasz? Bardzo mocno. No dobrze, to ja mu powiem, że bardzo go kochasz. On będzie ci tak wdzięczny, słuchaj, bo wiesz, ja tu dzisiaj książki sprzedałam, dostałam 15 złotych. Tak dużo. Nic.
Zgadza się, mogłoby tak być. Dobra, Michał, to ja ci, że... wiesz, jakby Stasio nie zadzwonił, czy jak, to ja ci rachunki przydam, dobra? Dobrze. Te czerwone takie, to i tak ci w banku będziesz płacił, to aby był numer. A kto co płaci, to nieważne. Dobrze, albo może na poczcie zapłacić. Oczywiście, albo na poczcie. Nie tylko w banku. No, a kiedy Michał przyjdzie po te rachunki? Dobrze, to Michał coś mówi, żeby on zapłacił, tylko numer konta wiedział. Dobrze, to ja mu wyślę. Kobiet, tak, ja tobie mówię, tak, że ja mam numer konta. Tak, na 20 się zaczyna, tak. Mika ma numer konta i chce mi to... Spotkamy się już po raz kolejny w finale Wielkiego Szlema, po raz pierwszy z kolei od... Że Michał ma numer konta. Sylwina, w którym momencie wiedzieliście już, jeśli to było, że to chodzi o tytułu? Wydaje się, że to... Michał mówi, że wnioskować po paru meczach Sylwiny Williams, oczywiście. No. Tam można... Ile płacić? Ile płacić? No ci mogę dać to konto teraz. Ja nie rozumiem, bo Mika mówi o numerze konta, nie wiadomo jak. Ja mogę mu dać. Mika będzie dzwonił. Dobra. Kiedy Kerber przegrała, zresztą Kerber już te dwie pierwsze... Mika będzie dzwonił, to ci powie. Dobra, ja mu wyślę SMS-em, dokładnie. Ja jej mu wysyłam, on udaje, że nie słyszy. Jeszcze oprócz Siriny i Winus, jeśli mówimy o starszym pokoleniu, warto zwrócić uwagę na Mirianę Lucic-Baroni, która przecież on mówi, wiecie, co mu przysłałem, i to on ten numer konta chce zobaczyć. No, 20. Bodajże półfinał. Także to kolejna tenisistka, której się po tylu latach udał taki turniej. Z jednej strony możemy mówić, że... Ale do czego ten numer konta? Do T-Mobile'a. T-Mobile. 20. T-Mobile. Powinna spokojnie wygrać. 20 i reszta. Tak. 20, 10 i tak dalej. Bardzo dobrze. 20, 10, 19, 37 i tak dalej. To tak, jest to? To jest. To jest to. No. Dawaj rachunki i się zapłaci. Dobra. I odpadła, czy to jest ten rok, kiedy ona mogłaby dobra. Sięgnąć po ten wielki szlem. Tak, no, to ja wypełnię blankiet i ci dorzucę tam. No tak, no to jest dobra. No, to tam dorzucę. No. Dobra. No. A ty, Stasiu, jutro dzwoń. Na rynku, dobra. No, to pozdrawiam serdecznie. Anna German cię pozdrawia. No. Dobrze, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pa. Pa, trzymaj się, moje lepiej. Buziaczki, pozdrowie kurczaczko od ciebie zaraz, no. Dobrze, pozdrawiam i powiem, że ja będę tam reguluje. Dobra, okej. Dobra, pa. Wszystkiego dobrego. Dobrego. Nie zrobiła tego jeszcze Serena Williams, więc na pewno ją będzie nakręcało. Nie zrobiła jeszcze jednej. A ten Zaleski to taki durnowaty, że już... Wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe, 24 ma Margaret Court. Jeszcze jakiś tam trzeci się wpieprza. Facet udaje, że go nie ma. Gdzie za to nie Zaleskiego złota, tam muszę przeosobami. Zaznaczmy, że ma 24 wygrane. Także proszę Państwa, no my tu omawiamy, bo to są wszystko wyznawcy papieża, są to też katolicy. No to są ludzie tacy niekonkretni, czyli modli się pod figurą, a diabła ma za skórę. Natomiast no ten kalendarzowy, no w sumie pytanie, czy jej się będzie chciało i czy jakieś kontuzje nie powstrzymają, bo jeżeli będzie jej się chciało, będzie w takiej formie jak w Australii, to jestem przekonany, że spokojnie. Nie widzę tutaj specjalnej rwagi, no chyba, że Kerber nagle znowu będzie grała tak, jak nas przyzwyczaiła w zeszłym roku, na jakiej zresztą formie zdobyła liderowanie w rankingu, no ale to cały czas nie jest jednak chyba ten poziom geniuszu Sereny Williams. Natomiast bardziej mnie zdziwiła Venus Williams. To jest w ogóle dla mnie totalny szok, że Venus Williams dotarła do finału. Co prawda po ciężkich walkach, ale mimo wszystko i 20 raz już występowała, przepraszam, 20 rok występowała od 97 w Wielkim Szlemie, także no też niebywała liczba. Tutaj no, można powiedzieć 72 00 od poniedziałku
na te warsztaty, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać go. Można pobrać go pod adresem wskasim.edu.pl. Powtarzam, wskasim.edu.pl. Zapraszamy bardzo serdecznie. Zależy nam na tym, by ludzie byli szczęśliwi, mądrzy, dobrze uformowani. Dlatego i te warsztaty. W przyszłości, proszę Państwa, myślimy, szukamy tylko terminu jeszcze, o warsztatach filmowych dla młodzieży. Warsztaty filmowe. Bóg zapłać za współpracę. Składamy serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy wspierają Radio Maria i dzieła przy nim powstałe. Naszą wdzięczność składamy na ręce ofiarodawców z Bielska-Białej, a są nimi m.in. pani Cecylia Kazub, pani Helena Durajcz, pani Stefania Homa, pani Krystyna Kliś, pani Wanda Wilman, pani Helena Kasperska, pani Olga Polak, pani Bronisława Zięba, pani Barbara Waluś, pani Aniela Krajczek, pani Irena Zagrabińska, pani Czesława Kałuża, pani Małgorzata Żuta, pani Michalina Ryszka oraz pani Stefania Byrska za wszelkie dary serca złożone na rzecz Radia Maryja. Bardzo serdecznie dziękujemy. Wśród polnych ścieżek idą pasterze, a każdy bierze chleb i miód. Płótno i bierze masełko świeże, dziecku w ofierze niesie lud. Witaj stajenko w zimowe święto, gdy to zwierzętom dał sam Bóg. Witaj stajenko, a ty panienko, postać maleńką tu do snu. Zima szaleje, wokół zawieje, maleństwo grzeje tylko żółb. Przez świat nadzieje, niesie nadzieję, dziecię z Betlejem żywy Bóg. Witaj stajenko, pachnąca miętą, chwalmy twe piękno, chociaż mróz. Śliczna panienko, chroń dziecię ręką, na sianku miękko syna stwórz. Witaj stajenko, pachnąca miętą, chwalmy twe piękno, chociaż mróz. Ona zaraz ma 28 lat, bo jest urodzona w 89, ale w marcu, więc no te lata też swoje robią. Ja wiem, że akurat w przypadku Sereny Williams